czytelnia Radia RSC na wakacjach. Czyli czytelnia pod gruszą. Tylko pozytywne emocje. Książki pełne humoru, sprawdzone bestsellery i nowości wydawnicze. Zapraszam, Karolina Bastkolasa. Trudno sobie wyobrazić, jak ważne jest wybranie odpowiedniej książki na urlop, dopóki nie weźmiecie tej niewłaściwej. A mnie się zdarzyło kiedyś popełnić taki błąd i grzejąc się w płomieniach bałkańskiego słońca, zmuszona byłam powstrzymywać dreszcze obrzydzenia, czytając, jak główny bohater powieści Stephena Kinga obdarza uczuciem kilkutygodniowe zwłoki swojej sąsiadki, którą zresztą trzymał w schowku na szczotki. Gdyby mnie ktoś pytał, książka Kopuła nie jest najlepszym wyborem na wakacje. Żeby uchronić słuchaczy Radia RSC przed takimi właśnie nieszczęśliwymi wypadkami, przez kolejne czwartkowe wakacyjne spotkania będę opowiadać Wam o książkach, które niosą ze sobą samo dobro. Słowo wstępne. Zapraszam do poznania tajemniczych odmętów jednego z najpiękniejszych mórz na świecie, Morza Azowskiego, i to w dodatku w towarzystwie wrażliwej i inteligentnej syreny imieniem Olga. Córka Azrai to pierwszy tom powieści, która wyszła spod pióra utalentowanej Ukrainki Oksany Usenko, którą dla polskiego rynku książkowego odkryło wydawnictwo Odespa. Dzień dobry, nazywam się Jacek Franko-Horenga. Jestem prezesem zarządu Fundacji Kizy z Brzegu, która prowadzi wydawnictwo Odespa, zajmujące się między innymi wydawaniem książek, w tym też o tematyce letnio-wakacyjnej, o czym w dzisiejszej audycji. Jak to się stało, że Odespa sięgnęła po zupełnie w Polsce nieznaną pisarkę z Kijowa? Zawdzięczamy tę książkę pracy naszego autora, człowieka, dla którego w zasadzie powołaliśmy fundację, czyli Jacka Izworskiego, autora książki Gwiezdne Szczenie, który jest też tłumaczem. I on to odnalazł, szukając jakichś tekstów o syrenkach, o morzu w internecie, tekst Oksany Usenko, skomunikował się z nią. Ona specjalnie dla niego przełożyła ten tekst na język dla niego sprawny, czyli na język rosyjski, ponieważ Oksana jest dwujęzyczną Ukrainką. No i Jacek jako tłumacz języka rosyjskiego przetłumaczył to dla nas na język polski. Podjęliśmy decyzję po prostu w ciemno, ufając jego gustowi. Opowiadamy dziś o córce Azrai, ponieważ właśnie teraz podbija ona serca czytelników. Jest o niej głośno w mediach społecznościowych, a sytuacja nie jest oczywista, bo sama książka nie jest świeżynką wydawniczą. No jest to dla nas pewne zaskoczenie, ponieważ książka nie jest na naszym rynku jako takim nowum. Od 2 lata temu wydaliśmy ją w wersji hybrydowej polsko-ukraińskiej. I dedykując, że tak powiem, promocję do pewnego segmentu rynkowego, nie trafiliśmy chyba zbytnio dobrze, czyli bezpośrednio do miłośników fantastyki. Podobnie zresztą nie udało się przebić do organizacji zajmujących się współpracą z Ukrainą. Natomiast tegoroczny pomysł, aby odnowić wydanie w wersji polskojęzycznej, krótszej, tańszej i uderzyć w kierunku właśnie młodszego pokolenia, młodszych dziewczyn, zaowocował no niespodziewanym, że tak powiem, odzewem ze strony przede wszystkim Bookstagramerek, z czego jesteśmy bardzo dumni. Cieszy nas ten entuzjazm, odzew, masa radości. Z łatwością mogę sobie wyobrazić, że ta książka będzie wspaniałą przygodą dla mamy z córą na wspólnych wakacjach. W tej powieści relacja dziewczyny, która staje się syreną właśnie z jej mamą, jest niesamowicie istotna. Przywiozłem ci list od mamy. Czyżby? Dawaj! Dokładnie wytarła ręce zapobiegliwie przyniesionym przez studenta ręcznikiem i wzięła kopertę z napisanym maminym stylem pisma sewastopolskim adresem Gienka. List nie był zbyt długi. Mama pytała, co u niej słychać i kiedy ją odwiedzi. Opowiadała o sobie i plotkach. Słuchy o osobliwej mieszkance morza chodzą po okolicy, ale jakoś dziwnie, jakby ktoś wypuszczał głupie plotki i czekał na reakcję. Rodzeństwo Olgi ciągle przynosi ze szkoły coraz to inne wersje, jedną śmieszniejszą od drugiej. Z danych przez jej córkę skarbów sprzedała tylko kilka kosztowności i kupiła za nie porządny i wygodnie położony dom w środku wsi. Zajmowana przez nich od 10 lat część domu na skraju stanowiła własność kołchozu, a poza tym sąsiedzi tam nie byli zbyt przyjemni. Dom leżał nad stawikiem, z sadem oraz dużym i nienarażonym na suszę ogrodem. Ten ostatni, sądząc po dokładnym opisie, szczególnie mamę radował. Kupiła też do domu nowe meble. Technikę użytkową, stara była w większości starsza od Olgi, a część chyba nawet od samej mamy. Dobre ubrania i buty oraz trochę zabawek dla dzieci.
Czytając to wszystko, dziewczyna szczerze się ucieszyła, gdyż sama pamiętała, że na dobrą odzież nigdy nie było ich stać, więc teraz Julka i Tarasek nie będą czuli na sobie kpiących spojrzeń rówieśników. Resztę skarbu mama dokładnie schowała, zostawiając na przyszłość. Mieszkańcom wioski, którzy zainteresowali się, skąd ta samotna sprzątaczka wzięła pieniądze, odpowiedziała, że odziedziczyła po kuzynie spadek i prawie w całości już go wydała. Przekazywała córce pozdrowienia i pytała, co u niej słychać i kiedy będą miały szansę ponownie się spotkać. Olga nie wiedziała, co odpowiedzieć na to pytanie. Coś jej podpowiadało, że nieprędko. Skończyła czytać i długo jeszcze patrzyła na ten arkusik papieru, napisany znanym jej doskonale, ale dla obcych prawie nieczytelnym pismem. Jej duszę wypełniły niespodziewanie dziwne uczucia smutku i tęsknoty. Co mnie urzekło w tej książce, to wspaniała praca autorki nad realizmem opisywanych mórz. Mówię mórz, bo chciałabym zdradzić, że naszej syrence Oldze zdarza się wypływać poza jej rodzime Morze Azowskie. Zatem oprócz ujmującej, pełnej dobra opowieści o przygodzie Olgi, znajdujemy tu także dokładne, niemal drobiazgowe i pełne zachwytu opisy podwodnej fauny i flory, nazwy glonów, gatunki ryb, opisy podwodnych krajobrazów, których autorka nie tworzyła z fantastycznej wyobraźni, a opierając się o znajomość biologii. To jest naprawdę super, że książka może zarówno cieszyć, jak i uczyć. A co urzekło Jacka Franco-Horenzge? W jakiś sposób utożsamiam się z tą pewną naiwnością, z tą pewną izolacją, z tym wychowaniem się w świecie książek. No, też przez długi, długi czas żyłem bardziej w świecie książek, odcinając się raczej od swoich rówieśników, którzy byli dla mnie raczej ubocznym dodatkiem do moich lat dzieciństwa i młodości, niż przede wszystkim właśnie książki. Jak wspominałam na początku tej audycji, Córka Azrai jest tomem pierwszym powieści, a to oznacza, że przygoda się nie kończy. W tej chwili mamy gotowy drugi tom, już jest w sprzedaży Tajemnica Oceanu. Jacek Izwolski kończy pracę nad tłumaczeniem tomu trzeciego. To jest też taka pewna specyfika, ponieważ w wersji ukraińskiej mamy tylko dwa tomy, natomiast po uzgodnieniu z Oksaną Jacek Izwolski rozbił drugi tom na dwa kolejne tomy i na Ukrainie Córka Azrai ma dwa tomy, a w Polsce mamy trylogię. No i przy okazji dodam jeszcze, choć słuchaczom Radia RSC zakochanym w literaturze przypominać pewnie nie trzeba, że w ostatni weekend lipca odbędzie się wszakże najcudowniejszy konwent Skierkon, który rozsławia Skierniewice w cały literacki, zresztą nie tylko literacki świat. I tam również będziecie mogli spotkać Jacka, zresztą w towarzystwie Michała Kubackiego, autora książki Kyna, o której opowiadałam w czytelni Radia RSC kilka tygodni temu. Tyle przyjemności na raz. A teraz ostatnia i najfajniejsza przyjemność. Oddaję w Wasze ręce opowieść o wrażliwej, zakochanej w książkach nastolatce, której marzenie z dzieciństwa się spełnia i zostaje piękną syreną. W imieniu swoim własnym i całego zespołu wydawnictwo Odesła pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia RSC i serdecznie dziękuję za zaproszenie do wspólnego programu. Polecam. Karolina Bastkolasa.